Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, oto jest kolejny odcinek z serii Fallout 4. I w tym odcinku zajmiemy się jakąś prawdopodobnie misją poboczną. Zaraz zobaczymy. Ja sobie poza odcinkiem tutaj pobiegałem, pousuwałem jakieś śmieci, te rozwalone jakieś przedmioty bądź przewalone drzewa, tak żeby ta okolica była taka bardziej ogarnięta. Pozostawiałem tylko takie w miarę znośne rzeczy, które nadają się, tak jakby powiedzieć, do użytku. O, na przykład tutaj, no, włącz się. Na przykład takie poprzewracane krzesła zepsute czy coś, to wszystko sobie pousuwałem z sanktuarium. Dobra, wyjdziemy sobie z tego, to w sumie mogłem jeszcze usunąć, ale już mniejsza z tym. Mój ekwipunek, jak to wygląda, pouczyściłem sobie troszkę. Tutaj poulepszałem troszeczkę ten karabin, resztę na razie zostawiłem sobie. No i stwierdziłem, że nic jakiś z tych broni nie ma nic szczególnego. Tylko stal z nich dostaje, więc jeżeli nie znajdę nic lepszego od moich rzeczy, no to po prostu nie będę tego podnosił, bo to się nie opłaca. Teraz, jak widzicie, tutaj mam 88 wagi, więc sporo się pozbyłem. Śmieci tutaj poodkładałem i tutaj jakieś przedmioty na sprzedaż. W sumie mogłem te całe bronie tutaj powkładać, to przynajmniej jakieś byłaby kasa z tego. A ja sobie w międzyczasie może bym, bo już noc się zbliża, chętnie bym odpoczął sobie, którą mamy 7 wieczorem, czyli 19, no to tak, nie wiem, z 8 godzin, 8, a niech będzie 10. Na pewno będzie już wtedy jasno, teraz się będzie przewijać czas, mogłoby się to automatycznie już przewinąć, no ale dobra. Ale w każdym momencie możemy sobie anulować przynajmniej, to jest dobre. Dobra, o 5 już powinno być rano. No już się jasno robi, tutaj ktoś śpi. Dobra, zobaczmy. Tutaj muszę zbudować jeszcze te całe farmy, więc na razie tego jeszcze nie zrobię, bo te owoce tutaj niestety nie wyrosły. A co ty masz dla mnie za misję, kolego? A nie, po prostu się z nim wymienić mogę. Dobra. Daj mi naboje, hehe. Dobra. Zabrałem mu naboje. Tutaj mam jeszcze jakieś dwie misje oznaczone. Nie wiem, co on tam chciał. Dokładnie ten kuleś, ale dobra. Starges. W sumie on to nie wiem, czy nie będzie ta misja z tymi całymi owocami. Ale zapytajmy. A nie, wymienić się tylko. Dobra, to też mu zabiorę naboje, a co tam. Dobra, mam muszka Murphy. Ona ma dla nas jakąś nową misję. Tylko żeby się nie zbugowała. Can't you just use any chair? The sight's been real exhausting lately. Got aches and pains, even when I'm lying down. I know it's odd asking for a fitted chair in this day and age, but it really helped me out, kid. Okay. Sure. Be glad to help. Thank you. Zbuduj mamuście Murphy fotel w sanktuarium. No dobra, tylko gdzieś miejsce znajdziemy jakieś dobre. Okej, to będzie w meblach. Łóżka, siedzenia, fotel. Gdzie tu będzie fotel dla mamuśki Murphy? To jakiś konkretny ja mam wybrać? Ten jest jaki wyczesany. Kurde, gdzie to będzie fotel dla mamuśki Murphy? Poszukam, może coś tu będzie takiego, ale raczej... Kurde, to byle jak ja mam to w końcu zbudować, czy jak? No, szybciej, szybciej, przewijaj się. Mam sporo drewna, jak widzicie, i tkaniny, więc to nie problem, tylko... Który ja mam tutaj zbudować, o to jest pytanie. Byle jaki? Nie wiem, walnę jakiś taki wykoksany. Ten może, albo ten. Dobra, weźmy może... Ten zbudujmy sobie. Gdzieś walniemy tutaj na zewnątrz, żeby mogła sobie siedzieć. Gdzie by tutaj najlepiej to było? Jej to walnąć. Może tutaj gdzieś? Obróćmy. Bęk. Czy to wystarczy? Zobaczmy. Mama Murphy, gdzie jesteś? Czy to starczy? Bo nie jestem pewien.
Just looking to trade a little. Looking forward to that chair. Nie mogę, kurde. So kind, helping me like this. Dobra, to. A, specjalne. To będzie specjalny fotel mamuśki Murphy. Dobra. Czyli walniemy jej tutaj obok tamtego. Ale patrzcie, identyczne. No, ale czemu ja nie mogę tutaj tego postawić? Dobra, już mogę. Identyczny fotel, kurde, i się nie zgadza, bo ma inną nazwę i inny kolor. No dobra, niech będą tutaj dwa takie wykokszane krzesełka luksusowe. Chodźmy powiedzieć mamuszce Murphy, że już to jest zrobione. No. Chyba się zbugowała przez to łóżko, będę musiał je usunąć. Dobra. Nie przetwórz. Taby przenieś. Nie, momencik. E? O, właśnie, E. Dobra, i walniemy je sobie tak. Dobra, już nie powinni się tutaj... nie chcę do warsztatu, nie powinni się tutaj bugować. No, pójdziesz? Czy nie pójdziesz w końcu? Dobra, ruszyła się. Okej, okay, będzie mogła nam coś powiedzieć, jeżeli usiądzie na swoim krzesełku. No, tylko niech się ruszy. No, w końcu. Teraz nie mówcie, że ci się jakoś zbugowali, chociaż raczej nie powinni. Może po prostu tak sobie stoją. Dobra, mamuśko Murphy. Dawaj. No, poczekamy, aż sobie ona tutaj przyjdzie. A jeszcze zobaczmy, co my tutaj mamy za misję. Sanktuarium. Zapewni pożywienie mieszkańcom, to na razie tego nie zrobię. Dobra, to na razie sobie odznaczę, tego nie zrobię. Do Diamond City na razie nie będziemy się wybierać, więc zajmiemy się tą misją. Tylko gdzie ona się znajduje? Gdzieś w tamtą stronę. Zobaczmy na mapę. Tu jest mapa. No, kawałek będziemy musieli przebiec tutaj, więc zobaczymy. Na razie poczekajmy, aż mamuśka Murphy sobie klapnie. No dobra. Dobra, ruszaj się, mamuśka, bo coś się zacięła na chwilę. Patrzcie, jaki fotel. Mogę jej zająć i nie usiądzie. A usiądźmy sobie koło mamuśki Murphy. Porozmawiać z nami? Mama Murphy. Mentats will give us the right high for another insight into your destiny. So it's Mentats this time? They're good. More of a chem for scientists and tech types. But who's to say old Mama Murphy ain't a closet genius? Here you go. Ah, that's it. I can feel the sight opening up. You're looking for a man. He can help you, but he ain't gonna be the man you expect. He's somewhere deep and dark, surrounded by folks with nothing but cruel intentions. But there's an echo, something in the past that can help you. When you meet the fat man and the angry woman, tell them to remember the quarry and Lily June on the rocks, and they'll let you and your friend pass. Don't mind me, kid. The chems are just acting up a bit. I'll be fine, eventually. Okej, okay. Czyli powiedziała nam jakieś kolejne wskazówki, nie dość jasne. A tymczasem nie zostało nam nic innego, jak po prostu udać się w tamto miejsce. Wyjdziemy sobie z sanktuarium. Z Prestonem nam z nikim już raczej nie pogadamy. O! Tutaj jeszcze taka brzydka rzecz została. Wywalmy ją. No, tutaj sporo tych rzeczy można odzyskać.
Tutaj patrzcie, ile gumy pod dostatkiem wszystkiego. Sobie wystarczy to przerobić. Widzieliście, ile mam na przykład tkaniny i drewna. A tutaj praktycznie każde drzewo można usunąć, ale ja usuwałem głównie te przewalone, takie brzydkie. No, nie to, żeby te były jakieś śliczne, no ale rozumiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj wszystko mam raczej ogarnięte, tam moja pompa wodna świetnie działa. W sumie może tamto bym mógł też te ruiny usunąć, ale już na razie się tym nie będę tym zajmować. Może jeżeli będziecie chcieli, no to może nagram odcinek z takiej rozbudowy typowej, ale to jak zbiorę materiałów odpowiednio i się wtedy to ogarnie. A tymczasem w sumie... Zobaczmy mapę. Ja tutaj przeniósł szybką podróżą, ale stąd będzie taka sama praktycznie droga. Loadingu nie będę musiał używać. Dobra, wyciągnijmy nasz super pistolet. Nawet celowniczek mam, proszę bardzo, jaki piękny. Na pewno się przyda. Wow, laguś, laguś, ale już po lagusiu. Dobra, z tego co wiem, to tutaj... A nie chciałem się skradać. Tutaj też mogę kryjówkę taką urządzić. Ale to raczej nie teraz. W ogóle ja wolę, bo wiem, że tutaj kilka będziemy na takich miejscówek z ludźmi mieć. A ja szczerze mówiąc wolę, kurde, już jedną dobrze rozbudować niż kilka tak o. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. A tymczasem udajmy się powoli do znacznika misji. Mamy tam komuś pomóc, że nas prostą. Ej, ale co takie nieładne lagusie są? Wcześniej ich nie było. Co to się stanęło? No. Dobra, już myślałem, że będę musiał jakieś cięcie robić. A to kretoszczury są. Proszę bardzo. Tylko muszę się najpierw nauczyć... Wow, trafiać. Na razie szczelania za dużo nie mieliśmy. W Falloutie. No. Kretoszczurze. Wow, tutaj jaki ninja. Wiem, że tam do jednego rodzaju amunicji mam aż ponad 400, więc będę musiał zmienić. Mam akurat taką broń. Dobra, kretoszczury zabite. Dobra, weźmy wszystko. Pozbierajmy. Może się akurat przyda. Gdzie jest ten kretoszczur? Dobra, już nie będę się tak jego szukać. A weźmy może ten ekwipunek. Moją broń. Do właśnie, do tego mam 440 nabojów. Tutaj 77, tutaj niewiele, więc na razie może weźmy tego sobie poużywajmy. No, tego akurat nie ulepszałem, ale mam dużo naboi. Może znajdę niekiedy, może w jakimś niedługim okresie czasu. Wow! Wow, kurde! Bandyci! Dobra, tutaj ktoś we mnie strzela. Proszę bardzo, hit shoot. A tutaj jeszcze jeden żyje. No z tego co wiem, to nasz pieseł nie może zginąć. Mogą go powalić tak, że nie będzie mógł przez chwilę atakować, ale zginąć nie może, więc się jakoś szczególnie martwić nie powinniśmy. Wow! O kurde. Musimy steampacka użyć. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? Wspomagacze. Gdzie jest steampack? Gdzie ten steampack, kurde? Albo Mansora Drakana. Może sobie to pojedzmy troszkę. Wow. Będa mnie tu podpaliła. I headshota? Nie, headshota nie została akurat. Dobra, naboje weźmy. Koktajl Mołotowa też, pistolety. A właśnie. Nie tak, nie to, nie to, nie to. To jest pieseł. Przeszukaj, właśnie. To jest gorsze. Tutaj jest waga cięższy. Ale tak to jest gorszy pistolet. No i właśnie, tak będę musiał to sprawdzać, bo... Wow. Czyli steampacka muszę użyć. Kurde. No właśnie, bo tutaj rękę mi zniszczyło. Gdzie są wspomagacze? Steampack to... powinien wyleczyć. Dobra, już jest wszystko ok. Tylko gdzie jest ten bandita cały? Tutaj.
Teraz nabój weźmy. Przeszukajmy. Pistolet jest. Zasięg ma większy. I wagę. Zasięg mogę wziąć, bo tutaj jak widzicie ma inną lufę dołożoną. Będę mógł po prostu zamienić ją na zwykłą i wtedy rozłożyć na części. Co nam da po prostu już wykonaną tą lufę, więc to jest fajne. Dobra, i to jest wszystko gorsze, więc zostawiamy, co my tutaj mamy. Szkórzany, ochrony. A, to jest resztka tego bandyty chyba. Można każdy element ciała tutaj przeszukiwać. Tutaj mamy jakieś stanowisko kucharskie. Dobra, kotlet z kretoszczura, yeah. Dobra, do tego będę musiał, kurde, z tego trochę postrzelać, bo tutaj mam mnóstwo amunicji, a no niestety do tamtego mojego super pistoleciku na razie jeszcze nie. Tam dużo naboi akurat nie ma niestety. Ale może w przyszłości się to zmieni, bo mam umiejętkę teraz, która daje nam więcej znalezionej amunicji. Więcej tej amunicji znajdujemy. Dobra, gdzie to kurde jest? Czyżby to gdzieś tam? Zresztą zaraz zobaczymy. Jak dojdziemy do tej satelity, to zobaczymy, czy to jest to miejsce, czy to gdzieś indziej, ale chyba już widzę po znaczniku, że troszkę będziemy musieli odbić w prawo. Więc może sobie najpierw odkryjmy to miejsce, bo każde odkryte miejsce daje nam... A nie. Dobra. Zobaczmy na mapę. Właśnie... O, to jeszcze kawałek za tym jest, ale mamy tu już szybką podróż odblokowaną. Zwiedźmy sobie to miejsce, jak już tu jesteśmy. O, coś kurde niedobrego. Dobra. Muchy rozwalone. Wow, kurde mol, co tu się dzieje? Wow, coś mnie zblokowało. Dobra. Muszę bardziej celować. Dobra, tam jakiś bandytę chyba słyszałem, mięso. Dobra, to możemy akurat zbierać, bo tu sobie później... Wow! Kurde, już mnie chciałem celować. A tutaj... ochłap. Zagryz. Dobra, nabój zbieramy. Samoróbka, pistolet. Dobra, to nawet nie będę tego patrzeć. O, proszę, możemy... wejść w jakąś chyba osobną lokację. Dobra, na razie to se odpuścimy. Szafka. Co to było? Baza. Dobra, to raczej mi się nie przyda. A, bo oni u góry są. Dobra. Chodźmy może... Kurde, skąd ona mnie strzela? A ja mogę przez to strzelać. No w sumie tak. Praktycznie jest odsłonięte. Ale sądziłem, że jak są tam na schodach czy coś, to raczej mnie tutaj nie dosięgną. Dobra, nic tutaj szczególnego raczej nie znajdę. Co to jest? Kretoszczur, mięso. Dobra, weźmy wszystko na razie. A, ty kurde, pieseł bojowy. Mięso kundla. Drewniany klocek? Dobra, to zostawmy. To mi się raczej nie przyda. No i chodźmy na górę. Co my tutaj mamy? Kapsel, nabój do strzelby. A, nie to chciałem wyjść, okej. Okay. Dobra, to jest gorsze, to większą ochronę, ale dobra, to na razie zostawiamy. A właśnie, muszę sobie wyekwipować krótka dwururka. Ajajaj, coś podniosłem niechcąco. Dobra, zaraz będę musiał to sprawdzić, nie ten przycisk kliknę. Dobra, tutaj mamy to. Gdzie ona ma tą dwururkę? Samoróbka, pistolet. Ja to podniosłem w końcu, czy nie? A, to jest po prostu identyczne, no to jedno możemy wyrzucić. Dobra, pobujajmy się chwilę z tym, mamy tylko 18 niestety pocisków. Jeszcze kto kogoś tu znajdę? Ile naboi? Podnośmy. To mi się przyda, to jak najbardziej. Rękawica baseballowa. Dobra, tutaj raczej nic szczególnego. Coś tutaj jeszcze znajdę? Dupa. Dobra, czyli miejsce już oczyszczone. Dobra, pobujamy się chwilę z shotgunem, ale... zobaczymy, jak to wyjdzie na dłuższą metę. Ja akurat wolę jakieś albo pistolety takie
typowe albo jakieś karabinki. Dobra, w takim razie już tutaj nam nic nie zostało, więc możemy... Tutaj jeszcze będziemy mogli się wrócić, bo tam jest jakieś wejście chyba do osobnej lokacji, ale teraz nie będę się tym zajmować. Jeżeli będzie jakaś kiedyś misja, to może tam się udamy. W lodówce naboje znaliśmy. Fajna skrytka. A tutaj, wow, możemy sobie odpocząć. Ale dobra, na razie odpoczynku nie potrzebuję. Okej, tutaj są jacyś ludzie, którzy będą wrogo nastawieni. Osadnik. Dobra, nic szczególnego, a... Zobaczmy, pogadajmy. No. Dobra, nie mogę z nim pogadać. Myślałem, że z takimi paziami będzie można handlować czy coś. Wolę to sprawdzić. Dobra, troszkę w tą stronę musimy odbić. No i zaraz będziemy już na miejscu. Zobaczymy, kto tutaj potrzebuje pomocy. Kurde, żeby udało się jakieś owoce znaleźć, no to kurde, fajnie było, bo bym przynajmniej wykonał tą misję w sanktuarium z żywnością. No ale cóż, na razie niestety nic takiego nie znajdowałem. Coś odkryłem, ale kurde... O, to dobra, tutaj, to miejsce. Zobaczmy. Co my tutaj mamy? Jakieś łóżka? I ktoś się nie doczytał chyba tutaj. Dobra, poczekam może godzinkę, bo... Dobra, teraz się zaczęło doczytywać. Będę chyba... Jak do mnie bierze? Minutemeni! Didn't you ask the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traitors, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business, that. Is there something you need my help with? Whew. Yeah, I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. O, może dołączą do Minutemenów. Will you be willing to join the Minutemen once I've dealt with those raiders? Well, we'll certainly give it a good long think. People have gotten used to not being able to count on you folks. That's not gonna change overnight. Dobra, czyli mamy gdzieś tam misję, ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć, sobie tutaj pograbiać, jeżeli będę mógł. I owoce są chyba, tak? Jest! Zabieramy. Dobra, nie będą na szczęście tutaj się sapać za to, że zabieram, ale przynajmniej będę mógł w sanktuarium to tam rozbudować. Fajnie, fajnie. Dobra, fajnie, fajnie. Mamy już owoce, jak wrócimy do sanktuarium, będę mógł to zrobić. A tymczasem sobie tutaj... Wow! Dobra, zmienię sobie na ten inny pistolet, bo na takie... Na takich przeciwników to lepiej sobie... Ja ten miałem pistolet, tak? Tak jest. Lepiej nie używać tej amunicji takiej... Wow! Dobra, tracę tą amunicję. Kurde, ale to mi nie trafia. Ale mniejsza z tym. Tutaj nie ma nic ciekawego. Zobaczmy na mapę, gdzie to dokładnie jest. O jedny, jak daleko, kurde. Będzie czekała nas mała przeprawa. Więc skoro to tak daleko jest, a tutaj mamy już szybką podróż odblokowaną, to ja może się cofnę do sanktuarium i zakończymy tamtą misję. Gdzie to jest? A, szybka podróż, po prostu kliknąć. Dobra, myślę, że jakiś specjalny przycisk będzie do tego. W ogóle muszę zacząć korzystać z VATS-a, bo kurde, niekiedy moja celność jest tragiczna. Muszę się przyzwyczaić do tej gry. Jeszcze dużo tutaj strzelania nie było, co prawda, więc będę musiał to jako tak ogarnąć. No i mamy wyrzutnię, kurde, atomową. Grubas chyba to się zwie, dokładnie. Fajnie byłoby mieć coś takiego, ale niestety, nawet gdybym miał, no to za dużo naboi by nie było. Więc to by było trzeba zostawić na jakichś konkretnych przeciwników. Ale taka broń jednym strzałem wszystko rozwala. Taka typowa rakietnica atomowa. Dobra, jakiś troszeczkę loading tutaj niestety trwa.
Stay sharp. Dobra. Don't let your guard down. Weźmy w takim razie, odpalmy sobie warsztat. Gdzie to było? Zasoby, żywność i dobra, i szukajmy teraz jej owoc ora. Postawiajmy to, żeby było tutaj więcej żywności. Proszę bardzo. Zużyjmy wszystko, żeby już było po prostu. Będzie nadmiar za przynajmniej. Na pewno nie zaszkodzi. Dobra, jeszcze ile ich mam? Jeszcze 3 mogę postawić. Proszę bardzo. Żywność mamy już, powinna być ok. Tak jest, rację, 5, 6. Idealnie, nawet ponad normę mamy. No, bym chciał jeszcze zobaczyć, co my tutaj mamy, zeszoby różne. Co to jest? Placówka zbieracka. W sumie możemy gdzieś tutaj takie owalnąć przy tych całych. Albo może z tej strony tutaj będzie troszeczkę więcej miejsca. Dobra, zbudujmy to tutaj, zobaczymy co to jest. Co to jest? Koryto z paszą dla braminów. O, to się może akurat przydać. Tylko to gdzieś tutaj, może to będzie taka dzielnica żywnościowa tutaj, z tyłu tych domków. Braminy będziemy mieli, proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Mamy akurat sporo tutaj stali, na przykład i ceramiki, więc mogę sobie na to pozwolić, przynajmniej po jednym. Co to jest? Dzwon. Na co mi dzwon? Dobra. Syrena. Cel szybkiej podróży, o proszę. Ale dobra, to akurat nam się to nie przyda. Sklepy, co tu mamy? Handel, to by się przydało. Pancerze, uzbrojenie, napoje i jedzenie, medyczne i odzież. Dobra, weźmy może to sobie walnijmy jakieś, a nie. Kapsli mi brakuje. Dobra, będę musiał kapsle tutaj. Podejrzewam, że na wszystko kapsle będą potrzebne, tak jest. Więc na razie sobie tego nie zbudujemy, a fajnie byłoby mieć sklepy, bo bądź tutaj by się to przydało, mieć możliwość tutaj sprzedawania rzeczy, które sobie pozbieram. Na przykład takie pistolety, to za nie taką gównianą stal, za jeden na przykład pistolet chyba 5 stali dostajemy, a na przykład mógłbym za to wziąć, nie wiem, z 40 kapsli, powiedzmy. No może troszkę przesadzam, bo jeszcze nie wiem jak to tutaj jest z tymi cenami, ale rozumiecie o co chodzi. Kapsle zawsze się przydadzą, a stal mam pod dostatkiem. Dobra, gdzie jest? Dobra, nie, ale on się gdzieś tutaj kręcił. Stargess on się nazywał? Chyba tak. Dobra, tutaj go nie ma ewidentnie. Stargess, gdzie jest? Nie chce mi się tutaj grzebać, ale chyba będę musiał w misjach dane zadania sanktuarium. Gdzie ty się żeś ukrył? A tutaj łazi sobie, że bardzo. Chodź tutaj. Now this place is starting to feel like home. Now that we can grow our own food, I think we can really make a go with this. Trouble is, establish ourselves here. The target we become. Well, fence is set up. Then maybe Preston will be able to. Okay, czyli jakiś fortyfikat pourządzać. Zobaczmy, tutaj mamy. I mały lagus, już umocnia. No tylko niech się dodrzwi. Dobra, pancerunki, wieże strażniczki i pułapki. Zobaczmy wieżyczki, co my tutaj mamy. Mogę nawet zbudować, o proszę. To, co to jest? A, muszę mieć większy poziom. Wywalmy, bo to będzie kazać. No nie, stale później będą przykukrzone. No. Mogę to postawić? Mogę. Czuję, bo tutaj widziałem, że niektóre właśnie wymagania. Więc to może sobie postawimy. Wieżyczki tutaj będą takie schowane. Tutaj jedna będzie. Będzie czyhać na wrogów. Druga. Jedna daje 5-10. Tak? Że myślę dobrze. Matematyka wyższy pom. Jeszcze jedną pozbić, ale nie wiem, czy to się szczególnie przyda. Że tak ładnie, symetrycznie byłoby się przydało. Może na kierunki umocnienia.
Dobra, walnijmy sobie gdzieś tutaj może, niech sobie... A, nie w tą stronę. Jej, zbudowane. Jedną wieżę sobie zbudujemy gdzieś tutaj obok. Niech sobie patrol... Nie, nie chcę, chciałem wyjść. Przyjść w tym... Tutaj presną gdzieś. Wyjdźmy. Co jest, kurde? Może najpierw muszę na to... Nie, kurde, mol. Jak tutaj kogoś przydzielić do tej wieżyczki? Presniemy? Znaleźć kogoś, kto się niczym zajmuje. Bo Firejessa raczej też wątpię. Te tutaj... Tamta zajmuje ogródkiem. Mamuszka... Nie mogę, kurde, teraz jak siedzi nacelować, no. Gdzie jesteś, kolego? O, tam, którego szukałem właśnie. Nawet podchodzi bliżej do tej wieży tego. No, kolego, czy ty będziesz mógł tam sobie pójść? O, jest rozkaz.